my! Po tych trzech zwycięstwach z rzędu, jakie są plany na mecz sobotni z Górnikiem? No, żeby podtrzymać tą pasę, tak? Żeby znowu wygrać mecz, żeby kibice się cieszyli z kolejnych trzech punktów. Tylko i wyłącznie interesują nas trzy punkty. Gramy z bezpośrednim rywalem z tabeli i w tabeli z Górnikiem Zabrze, bardzo dobrą drużyną, która świetnie operuje piłką, utrzymują się przy tej piłce, starają się kontrolować przebieg spotkania, żeby ten mecz wyglądał, każdy mecz wyglądał pod ich dyktando. No, wygrywając ten mecz, to usadowimy się na drugim miejscu w górnej części tabeli, wydaje mi się, już na wiele, wiele kolejek, dlatego jest to arcyważne spotkanie i podchodzimy do niego w pełni skoncentrowani. Liczymy się z tym, że przyjdzie w końcu wiele tysięcy ludzi, bo jest to jednak nie tyle mecz kolejki, ale również na tą chwilę dla nas tutaj w Szczecinie mecz sezonu, bo nie dość, że przyjeżdża uznana firma, to jeszcze drużyna, która ma aspiracje mistrzowskie. My jesteśmy zaskoczeniem, jesteśmy objawieniem tej ligi, tej rundy i chcemy to potwierdzać w kolejnych spotkaniach, bo jest coś pięknego, jest to jak w jakimś śnie i oby ten sen trwał jak najdłużej. Maćku, ostatni mecz w końcu na zero z tyłu. Plan jest taki, żeby z Górnikiem tak samo zagrać? Każdy plan mamy taki, że zawsze sobie wychodzimy i mówimy, żeby zagrać na zero z tyłu, a z przodu mamy taką siłę, że na pewno coś wpadnie. I zrobimy wszystko, żeby utrzymać zero z tyłu, coś strzelić z przodu i wygrać mecz. Zapytam jako człowieka ze Śląska, powinniśmy się obawiać Górnika Zabrze? No, myślę, że powinniśmy. Górnik jest mocną drużyną, co pokazuje również w tym sezonie, w zeszłym też pokazał. Także myślę, że jak najbardziej powinniśmy się obawiać Górnika skrzydłowych i ogólnie całej drużyny, bo dobrze grają w tym sezonie. Wiadomo, po trzech wygranych meczach dobra atmosfera, także wszystko jest na dobrej drodze, nawet do tego, żeby pokonać Górnik Zabrze w tym sobotnim meczu, także myślę, że to się uda. Górnik prawdopodobnie zaatakuje skrzydłami. Jak odpowiedzą nasze skrzydła? Jesteśmy na to przygotowani, także dobrze opracowaliśmy taktykę Górnika. W sumie jesteśmy dobrze przygotowani i myślę, że nie zagrożą nam w bardzo dużym stopniu naszej bramce. Na trybunach dodatkowa siły, bo tym razem studenci wchodzą za darmo. Kolejny raz liczycie na doping? Zawsze liczymy na doping, tak. Doping jest bardzo ważny w takich sytuacjach, jak my nawet jesteśmy, bo przy dopingu gra się lepiej, gra się łatwiej i na pewno jeżeli przyjdzie jakaś liczna grupa osób na stadion i będzie, można powiedzieć, to piekło, co jest za bramką i będzie fajnie, a na pewno kibice nie pożałują i wyjdziemy na pewno na mecz i będziemy walczyć. Kogo należy się obawiać? Nie, Górnik obawia się nas, a nie my Górnika.